No cześć, Pasieka Sebi. Mamy dzisiaj 13 września, środa około 18. Jak widzicie, ulę wyglądałem zupełnie inaczej niż wcześniej. Ostatnio w sobotę nagrywaliśmy film o miodobraniu. To, co się wydarzyło później, to ramki z miodobrania zostały oddane rodzinom do osuszenia nad korpusem gniazdowym. Później w niedzielę wieczorem każda z rodzin te ramki, które miała osuszone, dostała podstawione pod korpus gniazdowy. No i dostały powałki, a nad nimi podkarmiaczki. Do każdego ula, w zależności od pojemności podkarmiaczki, wylądowało już albo dopiero albo 4, albo 5 litrów syropu, 3 do 2. No, początek u mnie zakarmiania na zimę. To, co dzisiaj chciałbym Wam pokazać, to przejść przez poszczególne rodziny. Jak tylko odbezpieczę tutaj te pasy na poszczególnych ulach. Ile przez te 3 dni już zużyły tego pokarmu? Po co ta informacja? No, mi zależy na tym, żeby teraz jak najszybciej zalać całe gniazda i podać drugą porcję pokarmu. Natomiast chciałbym zobaczyć faktycznie, ile one zużywają tego pokarmu. Także odbezpieczę te poszczególne ule. Pokażę Wam, jak wygląda w każdym z nich, chociaż w większości z nich, stan pokarmu. No i zobaczymy, co będziemy robić dalej. To, co się jeszcze wydarzyło, to przed podkarmianiem każda rodzina dostała albo paski szczawiowe, leczenie na warozę, albo dwa paski Biowaru 500. No zobaczymy, które rozwiązanie będzie skuteczniejsze, ale to powiedzmy będę kontrolował to już w październiku. Niech ten Biowar i te paski szczawiowe troszkę podziałają. Będę chciał je trzymać w ulach co najmniej 4 tygodnie, no prawdopodobnie do 6. Później je wyjmę zgodnie z zaleceniami, powiedzmy, producenta, no żeby oczywiście na ten środek, który tam jest substancją czynną, się no ta waroza nie odporniła. Także zobaczymy faktycznie, jaki będzie, czyli będzie osyp, i zobaczymy, zmierzymy sobie poziom porażenia warozą. Ale to prawdopodobnie będę nagrywał już dla Was w październiku. No dobra, słuchajcie, to ja w takim razie odbezpieczę te ule, przejdziemy sobie po kolei i zobaczymy, na ile pracowite były w zakresie zużycia pokarmu. Do zobaczenia. No dobra, zobaczmy sobie 6. rodzinę, jak tutaj wygląda sytuacja. Tutaj, jak widzicie, jest podkarmiaczka 4-litrowa. Zajrzyjmy, zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. No tu było pełno. Słuchajcie, w 2 dni pobrały wszystko. Widzicie tutaj, pszczoły podchodzą pod sam korek. Także w tym przypadku już jutro muszę tutaj przyjechać i uzupełnić pokarm. Zobaczmy, jak to w kolejnych rodzinach. Tutaj, słuchajcie, też pozamykałem wszystkie kortki wylotowe w daszkach, żeby uniknąć rabunków. Jak widzicie, wszystkie daszki mają pozamykane korki wentylacyjne. No bo jednak ten zapach się wszędzie unosi. A nie chcę, żeby tutaj się zlatywały pszczoły z całej okolicy. Zobaczmy tutaj. Słuchajcie, tak samo. Jest pusto. 4 litry pokarmu pobrane. Dzisiaj trzeci dzień tak naprawdę. Trzeci pełny dzień. No. No w sumie o to chodziło tak naprawdę. To sprawia, że A. potrzebują, B. zakarmianie zakończy się szybciej. Zobaczmy tutaj. Tutaj, słuchajcie, jest akurat duża podkarmiaczka. Podkarmiaczka 5-litrowa. I zobaczcie. Po 5 litrach pozostało w zasadzie nic. Także tutaj też będziemy uzupełniali. No to wygląda na to, że jutro będę musiał przyjechać i uzupełnić. Tutaj mi wychodzi, słuchajcie, około 50 litrów tego pokarmu na te rodziny.
Mam też odkłady, ale do odkładów w związku z tym, że są słabe, akurat tam stosuję inwert diamanta, dlatego że jest bezwonny, no i unikam dzięki temu rabunkom. Unikam rabunkom, dlatego że te rodziny są, słuchajcie, no one są po prostu słabe. Tutaj tak samo pusto i pszczoły zainteresowane, o tym może oczyścimy. Tak, także tutaj też pusto. No spodziewam się, że w pozostałych będzie dokładnie taka sama sytuacja. Jak tam. Tutaj. No, niespodzianki nie ma, jest pusto. 4 litry pobrane. Zamykamy. Tutaj ta szczelność jest mimo wszystko bardzo ważna. Także, a słuchajcie, w ogóle jest ta sytuacja taka, że one cały czas znoszą ten pokarm. Znoszą pokarm z nawozidła, bo bardzo mocno latają. Jak tutaj. 5 z 5 litrów jest 0. Zostało troszkę tutaj na dnie, jak widzicie, cukru. Chyba nie do końca rozrobiłem ten syrop. Dobra, dalej. Tutaj. Zobaczcie. Podchodzą pod samą górę. Bardzo ciepło tutaj jest. 0. 0. Idziemy tutaj, nie będę zaglądał, dlatego że tutaj tak naprawdę mamy. Tutaj będzie inwert uzupełniony. Widzicie, i tutaj było akurat, to jest podkarmiaczka 2,4 litrowa. No i jest 0. A też szukają pokarmu. Także tutaj przyniosę zaraz inwert, który akurat mam tutaj uszykowany. Jak tutaj sytuacja? No zero. No i też szukają pokarmu. Okej. Na końcu wam pokażę jeszcze ten stary ul i tą starą podkarmiaczkę, którą troszkę odnawiałem ostatnio. I ostatnio tutaj rodzinka w tym stropianowym ulu się skleiła. Dobra. Tutaj sytuacja. Wszystko. No, także wszędzie jest dokładnie taka sama sytuacja. Teraz słuchajcie, muszę się chwilkę rozłączyć i podnieść i pokazać wam tutaj. No tu jest stara podkarmiaczka, ona niestety jest nieszczelna. Także tutaj troszkę powychodziły na zewnątrz, no nie szkodzi. No i praktycznie też wszystko jest pobrane. No dobra, słuchajcie, także wszędzie jest taka sama sytuacja. Wszędzie tak samo. Zamkniemy tutaj daszek. Zamkniemy daszek. Dobra, niech tutaj nikt nie wchodzi. Tutaj jest tak samo, także nie będę tego otwierał w ogóle. No i co? W takim razie jutro wieczorem tutaj jestem. Oczywiście jak już będzie ciemno i nie będzie czuć, one wszystkie będą w ulach. No i każda z tych rodzin dostanie plus 4-5 w zależności od pojemności podkarmiaczki dodatkowego pokarmu, także zobaczymy. No jutro będzie czwartek, także piątek, sobota, może w sobotę wieczorem nagram film i sprawdzimy, czy po 2 dniach już wszystko pobrałem. No dobra, to do zobaczenia.